31 sierpnia bieżącego roku zakończyły się prace budowlane na węźle Giszowiec w Katowicach. Teraz trwają odbiory, które wykazują jednak wiele usterek, jakie wykonawca w najbliższym czasie będzie musiał poprawić. Kierowcy, piesi i inni uczestnicy ruchu drogowego na oddanie węzła w jego pełnej krasie będą musieli jeszcze trochę poczekać, bo lista rzeczy, które wykonawca, czyli firma NDI, ma do naprawy, jest naprawdę długa. Wymiana niektórych elementów betonowych, uzupełnienie powłok malarskich, uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy, czy też oczyszczenie spustów deszczowych oraz cieków, więc to są różne elementy, no jest to inwestycja o szerokim obszarze. Stąd inwestor, czyli Katowickie Inwestycje Spółka Akcyjna, podzielił odbiory na kilka obszarów i etapów. Zatem nie jest powiedziane, że lista usterek jest zamknięta, bo później mogą pojawić się kolejne rzeczy do naprawy. O stan inwestycji oraz jej dalszą przyszłość chcieliśmy zapytać wykonawcę, lecz nie udzielił nam dzisiaj komentarza w tej sprawie. Pozostaje jeszcze kwestia szkód górniczych, które powstały tuż przed zakończeniem prac budowlanych przy ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicach. Za ich naprawę ma zapłacić Polska Grupa Górnicza, do której należy pobliska kopalnia Murski Staszic. Wykonawca do prac powinien przystąpić już w październiku, a te mogą zająć nawet cały miesiąc. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flash.